Witamy tutaj, cześć, witam zawsze. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Scanners PlayStation 4 Mass Transit i Green Cities. I przed chwilą mi się gra zawiesiła, ale miejmy nadzieję, że to nie jest problemem. Tak, jak możecie zauważyć, autostrada jest tutaj całkowicie wybudowana wzdłuż i wszerz z drobnymi zmiankami. Jak widzicie, po środku jest tory kolejowe, a z boku jest ścieżka rowerowa. Ścieżka będzie tam iść górą i dołem, trzymając, i tutaj to sobie idzie. Tutaj nasza autostrada skręca, tak samo ścieżka też idzie sobie tutaj dalej. No i to chyba tyle na razie, to jest taki podstawowy, czy te tutaj się zmieniły tam w trakcie tutaj, jak ja się bawiłem, a was tutaj nie było, bo tego. Chciałem wam pokazać nawet timelapse tego, ale stwierdziłem, że nie, no zbyt długo to się dobiło. I tak, nadal nie wiem, co zrobić, aby ludzie się bardziej chętnie budowali w naszym mieście, bo jak widzicie, jest cały czas ich bardzo mało. Cały czas znikają. Nie wiem, co na ten temat zrobić, ale wiem jedno. Trzeba się zająć tą oto dzielnicą. I tak, zobaczmy sobie najpierw, jak wygląda dokładnie tutaj ta mapa surowców. Co to było? Im bliżej granicy... Nie, bliżej granicy to spada gwałtownie w dół. Okej. Ciekawe. Tutaj jest całkiem niezły, wysoka wysokość gruntu. Tutaj to bogaci ludzie mieszkają, a ja nie mogę. Tutaj górki nie są aż tak bardzo bogate. Tutaj obok dworców spada lotnisko, tak dalej, ale tutaj są też bardzo odjechani ludzie. Tutaj obok dworców, o ja nie mogę, ale odjazd. Tutaj to zieleni są 73, tak dużo to zabieramy tutaj, widzę z tego. Tutaj jest, no jak widzimy, no, kiepa. No to na razie tak już niech będzie. Nawet tutaj w tym porcie jakimś cudem. Może dlatego, że tu jest tak dużo tych drzewek. Ta, może drzewka coś dodają. No nie wiem, tak czy siak całkiem zacnie to wygląda, ale my chcieliśmy oczywiście dojść do tego. I tak, ogólnie jest to... Tak, tutaj jest najściślej. Się zastanawiam, skąd tą drogę pocisnąć. Ta, tutaj chyba im nie będziemy dawać jednej głównej drogi, a parę po prostu dróg. Bo też oczywiście wiadomo, że najlepiej byłoby. Tak, i tutaj jakoś to zrobimy. Tu będzie to zjeżdżać, tu będzie wjeżdżać i tu po prostu będzie autostrada, która będzie wjeżdżać do tej dzielnicy. Tak, to będzie najlepsze. Ewentualnie tutaj. Dobra, może od tego rzeczywiście zacznijmy. Tutaj jest takie trochę miejsca, gdzie faktycznie możemy coś zrobić. Oczywiście nie będzie jakieś tam nie wiadomo co, cuda na gwoździu. Ale sądzę, że jeżeli zrobimy... Poczekaj, czemu to się zrobi na górę? Czekaj, powiedzmy, że tyle nam miejsca tam wystarczy na moje zabawki. Jak będziemy tutaj? No powiedzmy, oczywiście do tego będę tutaj musiała skręcić, tak czy siak, ale całkiem nieźle. Tak, zrobimy sobie dwa zjazdy, bo teraz się zastanawiałem, powiem szczerze. Jakby tutaj to zrobić, wyłącz środkę, aby to dobrze zrobić. Jakby to zrobić, żeby to dobrze zrobić, co nie? Teraz widzę, że nakręciłeś już. Czemu tutaj mi się to cały czas włącza? No, Minecraft aktualizacja się wybrała. A, i cały czas jest zasada, tam nie wiem, czy jak ktoś oglądał Minecrafta, to wie, że w zależności od tego, ile osób będzie teraz oglądać serię, ten odcinek i tak dalej, to ja będę się zastanawiać nad tym, które serie będą na kanale, a których nie będzie. Tak, będziemy robić, żeby było trochę tego mniej, tego wszystkiego, ponieważ ja nie będę robić odcinków, jak nikt ich nie ogląda. No. Okej, tu widzę, że jest walka. Walka z wiertakiem wręcz. Żeby to zrobić. No bo jak możecie domyślać, najprościej i najlepiej byłoby po prostu, żeby tutaj zrobić ten zjazd. Okej. I tutaj, z jednej i z drugiego końca. Dawa, to tak może zróbmy, faktycznie. I nie będzie jako takiej głównej drogi, będzie po prostu autostrada po środku biegnąc. Będzie biec. I tak, na pewno to trzeba by wyburzyć. Stąd, czekaj, przyspiesz tutaj to. Ja wybacz, że już z góry przepraszam, że dzisiaj taki, no, taki sobie ten odcinek. Jak widzicie, zaczęliśmy od niczego dobrego, czyli od kształtowania krajobrazu i autostrad, co znaczy, że... No, a Wizonosz to dzisiaj tutaj będzie mieć swój upust emocji i wszystkiego, ale czasami też muszę. Wiem, że w poprzednim tydocznie tym się zajmowaliśmy, ale tak się... Dobra, co tutaj się zrobiło? Już obniżyłem teren, tak? Nie wiem.
Czemu tutaj się zrobiło to na wysoki? Poczekaj, zrób jeszcze raz. O, dobra, teraz jest lepiej. Dobra, to tak, nie, tutaj jednak tą ścieżkę trochę trzeba nie przestawić. Nawet nie tak trochę. Nawet tak trochę brutalniej. Dobra, tak, tej ścieżki tu nie będzie. Tu też. Tu, dobra, tu. To pod spodem niestety tą ścieżkę też trzeba wyrzucić. Tam dalej nic się nie będzie. I stąd tutaj. Tu na fajnie oświetla to wszystko jeszcze, ale no niestety nie będzie tego. Tak, zobaczcie, tutaj zakręcają swojego. I teraz możemy zacząć się bawić. O, dokładnie. Ty będziesz jechać sobie tutaj, dotąd. Dawaj jeszcze raz. Będziesz sobie jechać dotąd. Dawaj, nie, widzę, że masz jednak problemy. Okej. Musisz być bliżej. A no, jak tutaj jesteś też zbyt blisko, to jak zawsze. Dobra, powiedzmy, że dotąd. Poczekaj. Czy my możemy tutaj jakoś wyrównać ten teren? Dobra, to możemy zrobić. Dobra, no i powiedzmy, że powinno być już naprawdę całkiem zacnie. I teraz tak, ty jedziesz sobie tutaj w dół. Dobra. I później jedziesz sobie. Czekaj. No, powiedzmy. Nie. Zrób jakiś normalny zjazd. Ale mi normalny. To nie jest normalne. Znaczy, ogólnie fajnie tutaj wyszło, tak, z tym całym zakrętem i to wszystko, ale to na końcu to nie jest normalne. Zrób tutaj po prostu zjazd. Bo to było już jakiś dziwny odjazd. Dobra, tu jest zrobione. Teraz tak, pokaż mi gdzie to w tamtym, jakim miejscu. Aha, od tego skręca, dobra. Znaczy tutaj teoretycznie mówię z góry, teoretycznie, bo wiecie jak jest z praktyką, powinniśmy być w stanie to normalnie zrobić. Okej. Dobra, tutaj to weszło, świetnie. I teraz tak. Jedziesz dotąd. Dobra. I łączysz się tutaj z tym. I tutaj robisz to. Tak, w ogóle włączył play, bo ja tutaj nie wiem czemu wstrzymałem pa zrobiłem pauzę. Szczerze powiedziawszy wam nie powiem wam czemu. I póki co tu na końcu będzie miejsce do zawracania. Bo musi być. Dobra, poczekaj. A, wiem czemu zatrzymałem pauzę, ponieważ coś musieli zmienić w ustawieniach gry i teraz nie mogę aż tak dobrze się posługiwać ustawieniami drogi. Dobra, macie kółeczko, świetnie. I teraz tak, stąd, tutaj, żeby nie było, jest to oczywiste dla mnie, że tutaj będzie gdzieś autostrada, ale to za chwilę. Natomiast te pociągi, one muszą być na poziomie niżej. Bo jak są tutaj aż tak wysoko, to ja za chwilę tutaj ludowe zrobię tutaj dojazd. Nie wiem, tutaj to trzeba było zrobić jeszcze to. Dobra. Tak, trochę was tutaj pouczę, tam trochę do was pogadam dzisiaj. Bardziej niż tutaj pobudujemy. No niestety czasami też tak trzeba. I teraz tak, jak widzicie tutaj bardzo zjechać w dół. Co jest bardzo dobre, że aż nie. Tak, tutaj. Tu sobie wyrównajmy trochę to rzeczywiście w dół. Pociągi będą też jechać dołem. Nie wiem jeszcze jak dokładnie. Ale będą na pewno jechać dołem. I teraz tak. Teoretycznie powinno mi tutaj spokojnie przejechać. Ale nie mam trochę jeszcze pomysłu, co zrobić z pociągami w takim wypadku. Więc może zacznijmy rzeczywiście od pociągów. Bo tak. Te pociągi, one tutaj póki co zjeżdżały w dół, co nie? No one teraz tutaj nic nie będą zjeżdżać w dół. One teraz będą tutaj wjeżdżać na wiadukt. Okej. Nie wiem, czemu to się tak bardzo chce łączyć z tymi, ale dobra. A nie, jednak nie, będą jechać jednak dołem jeszcze. Dobra, to powiedzmy, że dojeżdżasz dotąd. O, dobra. I teraz tak, tu normalnie sobie przejedziesz świetnie. Dobra, to jest max podniesienie z tego co mi się wydaje. Dobra. Wyżej nie mogę, dobra, świetnie. To tak, teraz tak, to oczywiście wyburzymy. To po tym będzie musiało to jakoś jechać. No dobra, no. No powiem, że będzie ciekawie, będzie się działo, tak? Będzie się działo, będzie zabawa, wszystko, wszyscy, wszystkie, co wiemy, będzie disco.
Czekaj, nie, tutaj aż tak to nie musimy skręcić. Tak. I tak. Dobra. Już tutaj jakbyśmy w sumie wylądowali już na ziemi, to też by nie było aż tak źle. Dobra. Proszę bardzo, wylądowaliśmy i połącz sobie tutaj tą naszą wspaniałą autostradę dokładnie. Tak jak to było. Dobra, i teraz doskonale wiemy, że ta nasza autostrada, no, musi być jeszcze niżej. To nie jest akurat bardzo dobra wiadomość. Nie, przyspiesz trochę. No ale no cóż, my jesteśmy od tego, aby zrobić efekty. W skrócie dopasować się do gry. Więc będziesz tutaj... Tak, tak, wykręcisz i będziesz jechać do góry. Ale tak, zanim wykręcisz i będziesz jechać do góry, ja tutaj ten wiadukt muszę naprawić, ten kolejowy. Bo on tutaj, o teraz dokładnie widzieliście tutaj co się działo. Teraz on tak nie może tutaj wyglądać. On tak tu po prostu nie może wyglądać. Dobra. Jeżeli dojedziesz dotąd, no i będziesz w powietrzu, będzie dobrze. Świetnie. Później tu masz jakiś problem już. Nie mów mi tego, że jest za wysoko. Chyba mu pas. Chyba mu coś nie pasuje znowu. Dobra, jeszcze raz. O, dokładnie. Dobra, powiedzmy, że dotąd dojeżdżasz. Później stąd sobie już to wywalimy. Dobra, powiedzmy, że dojeżdżasz dotąd. I później po prostu normalnie po ludzku skręcasz tutaj. Teraz tak, tutaj sobie oczywiście podwyższymy teren, żebyś normalnie też po ludzku, jak ja to dzisiaj mówię, po ludzku dojechał do tego. Okej, czekaj, nie to, dobra. Zrób to. Świetnie, autostrada tutaj pociągnij, żeby się połączyło, świetnie. I stąd dokładnie będziesz jechać pod spodem tego wszystkiego. No może nie do końca, czekaj, tak dziwnie wygląda. Poczekaj. Okej, ten słup trochę się rozwalił, ale dobra, to nieważne. Powiedzmy, że jak najbliżej tej krawędzi będziesz jechać. Dobra, całkiem nieźle, naprawdę całkiem nieźle tutaj skręcasz. No wiadomo, to nie będzie idealne, bo bardzo to skręca tutaj w dół, tak? Ale im bliżej ideału, tym lepiej oczywiście. Dobra, tutaj to sobie pociągniemy do góry. Tak samo tutaj. Nie, tutaj to aż tak bardzo wysoko nie. No dokładnie, tak, dokładnie, świetnie. I stąd tutaj, okej, bo jak tutaj będziesz wykręcać? Pociągi będą na niższym poziomie, one tutaj będą jakoś tam wykręcać. To zaraz nad tym się jeszcze zastanowimy. Natomiast stąd ta nasza magiczna autostrada musi wyjechać na górę. I to jest większy problem. Bo tak, tutaj musimy sobie, zróbmy sobie po prostu na razie drogę. Dokładnie. Później to jest kręta. Tak, to jest kręta, świetnie. Później ty tu sobie skręcisz, o tak normalnie po ludzku. Natomiast, no, z tą drogą już tak nie będzie pięknie, ponieważ włącz mi tu linie pomocnicze, musisz zjechać bardzo w dół. Dobra, już jestem na tej pauzie, to już nie będę kręcić. To jest kręta. No dobra, już niech ci będzie w sumie. W sumie może tak wyglądać. Dobra, ale tylko to. Dobra, no i teraz tak. Wybórz ten tunel tutaj, bo on tutaj na razie będzie mi teraz psuć tutaj całą atmosferę. Stąd wyjeżdżasz w górę, bo musisz. O, dokładnie, tylko tak. Ty, musimy też tutaj to jakoś dobrze rozplanować. Tak, tutaj to akurat jest całkiem pokićkane z tym całym tutaj gruntem i wysokością i w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Okej, tutaj jeszcze, tu jest, jedziesz jeszcze aż tak do góry, co? Teraz jakby tutaj zrobić dobrze ten wyjazd? No, byłoby dobrze, aby było dobrze. Wiadomo, oczywiście wszyscy o tym wiemy. I teraz tak, stąd na pewno musi być zjazd dół. O, jakoś tak. I ty będziesz po prostu tutaj, o, skręcać sobie do tego. I stąd, poczekaj. Będziesz dojeżdżać dotąd. Później stąd. Ty będziesz mieć tutaj wyjazd. Wait, uno momento.
dostać? Gdzie byłoby tu jakoś wspaniale podłączyć trzeba? Tutaj aż tak pięknie się nie podłączysz. No to trudno. Wyjeżdżasz. Nie, nie, czekaj. Tutaj trzeba wyrównać ten, aby to zrobić. Bo tutaj to jest wszystko jeszcze na dole. Dobra, tam, to wyrównaliśmy teren. I teraz tak, stąd jedziesz do góry i tu zakręcasz. Robisz zakręcik, teraz tak, aby tutaj ten zakręcik wyglądał też na jakiś, no to trzeba podciągnąć do góry grunt. Nie wiem, czy to pomogło. Pomogło, jak widać, bo się udało zrobić. Dobra, pociągi powinny jeździć jakieś dziły. Powiem, że naprawdę całkiem nieźle się to udało. Ale przejdźmy do naszej dzielnicy przemysłowej. Pomijając to, że handel chce się budować, ale na handel, z tego co pamiętam, mamy tutaj tą dzielnicę. Nie? Ja mu tutaj dałem sobie dużo miejsca, tak dokładnie. Oni tutaj się mogą budować, bo to akurat co do handlu na razie nie mamy problemu. Handel ma się gdzie żywnie podobać, budować. I teraz tak. Daj mi tutaj linie pomocnicze. Stąd będzie się ciągnąć do według tej ulicy. No to właśnie taki był pomysł, że jak już jest tutaj ta ulica, to już tak będzie to sobie jechać. Ale oczywiście na poziomie zero, a nie gdzieś w kosmosie. W kosmosie to są inne osoby. Tak, dobra. Tutaj stąd skręcasz. Tutaj i tutaj z drobnym zakrętasem, proszę bardzo. Dobra. Powiedzmy, że 15 minut minęło, ponieważ ja miałem dłuższą przerwę i trochę niestety odpłynąłem. Dobra, włączmy play. I tak, co tu dużo mówić, to jest nasza nowa dzielnica przemysłowa tutaj będzie. Jestem trochę... że powiem wam, odpłynąłem, ponieważ przed chwilą nagrywałem nowy zwiastun. No powiem tak, jak ja go obejrzałem, to sobie stwierdziłem, nie no, ja bym mógł pracować w jakiejś korporacji reklamowej, bo on jest tak pięknie zrobiony. Wy go już pewnie oglądaliście, ponieważ ten odcinek jest później się pojawia. To jest oczywiście zapowiedź Veturildo w piątek przed szkołą o 7 czy tam o 9 godzinie, nie o północy, wbrew pozorom, nie o północy. O 7 ileś jadę na Veturildo do szkoły i to jeszcze nie swojej, później z innej szkoły do mojej szkoły będę jechać. No ale to was mnie interesuje. Ważne to, że się w piątek już pojawi odcinek z Veturildo. Scenariusz będzie w weekend, tak mi się wydaje przynajmniej. No ma, pokaż mi tutaj, dobra, górniczy, górniczy, rudy. Czyli dobrze. Czyli teoretycznie możemy dać im tutaj, żebyście już budowali. Proszę bardzo. Tutaj możecie się dowoli do koloru, do wyboru budować. Teoretycznie jest jakiś tam popyt, ale niestety tylko teoretycznie, więc... Więc będziemy liczyć na to, że będziecie z tego korzystać. Dobra. Stąd sobie pociągniemy tutaj, tutaj, tu będziesz skręcać. Tak, teraz będziemy sobie te drogi wszystkie budować, bo wbrew pozorom tutaj nie ma przecież nic podciągniętego. Parki, poczekaj. Jeśli coś by im się tutaj przydało, to jest na pewno straż pożarna. To jest pewne. I tak, tutaj ten mały kawałek drogi, wbrew pozorom będzie właśnie taki, ale później to będzie autostrada się ściągnąć. Po prostu, że tutaj dam taki budynek, aby oni tutaj mogli się rozjeżdżać wszędzie. Dobra. Oj, forsa się kończy. Dziwny komunikat. Powiem tak, dziwny komunikat. Akurat co jak co, ale w tym mieście tak forsy to rzecz nieznajoma mi trochę. No, no, no cóż. Jak to się mówi, zawsze jest wszystko możliwe. Dobra. Tak, wspomniałem, prawie wszystkie serie mają teraz nowe intra, albo po prostu mają intra. Ta seria jak nie miała, tak nie ma i raczej nie będzie mieć po prostu. Wolę jak jest taka, bo w takim wtedy mogę ją trochę szybciej nagrywać i w ogóle. Ogólnie tutaj, tak jak mówiłem, te wszystkie serie będą miały trochę lekkie na pewno teraz zmiany przez najbliższe tam parę tygodni, ponieważ wraca w Veturildo, tak jak już powiedziałem. No i mimo tego, że co... Ale i tak czy siak, czy wraca w Veturildo, czy nie wraca w Veturildo, trochę za dużo tych odcinków nagrywałem. I stwierdziłem, że co z tego, że ja tak dużo nagrywam tych odcinków, jak i tak garstka z was tylko ogląda część. Nawet nie całość, tylko część. Dobra. Tak, ty na pewno potrzebujesz prądu i od tego zaczniemy. Ponieważ, aby ty pociągnąć prąd, to nie jest niestety takie proste. I ja mam oczywiście linii pomocniczych, świetnie. I jest jeszcze to, dobra. To po prostu się zabi człowieku. Dobra, tak.
stąd nasz drut będzie trzeba tak pociągnąć. I on sobie będzie musiał jakoś tutaj iść. Jak on tu będzie sobie iść, to jeszcze nie wiem tego. Już widzę problem. Jakie środkiem byś przeszedł? Byłoby. Widziałem, że byś się skusił. Tylko za odpowiednią pewnie opłatę. Manipulacyjną. Okej, dobra, czekaj. Dobra, wiem, słuchaj, widziałem, że da się to zrobić, więc to zdobię już, tak? Jak mi coś pokażesz, to ja już to chcę mieć. Jak wiem, że się da, to ja to zrobię. Także z tym, że nie wiem, czy do końca się da. Ale no cóż, takie już moje życie, żeby się dało zdobić. Dobra. Czy to jest odpowiednia wysokość? Dobra, to jest odpowiednia wysokość. Teraz tak. Trzeba byłoby się tu jakoś przebić. Co na pewno nie będzie takie proste. O, było. Czekaj. Widziałem, że właziło to. Zaraz może po prostu wejdziesz. No, stąd weszło. Weszło. Chociaż widzę, że ma jakieś jeszcze problemy. Po prostu wyłącz kątowe i będzie wydatności. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okay. No nie wiem, wyłączyłem kątowe i jak był kit, tak jest kit. Dobra, nie bawmy się w to. Bo ty może te drogi się zwężają, czy coś są jakoś nierówne i tyle. I kit z tym. Dobra, budynki się budują, to jest pewne. A to znaczy, że trzeba podciągnąć im ten drut jak najszybciej, bo będą go potrzebować za chwilę. Dobra, to sobie podciągniemy go na razie na szybko. Czyli stąd. Nie, czy ja będę chciał tutaj skręcić. Oczywiście będziesz mnie chciał zabić za to, że chcę skręcić tutaj. No dobra. To mi się mało podoba, ale no cóż, takie życie. No bo to nie, to stąd nie idzie. Tu po prostu pociągniemy go sobie tutaj przy krawędzi granicy, aby doszedł dotąd. Stąd tu trzeba byłoby jakoś puścić to prosto. No nie, bo tam to weszło teoretycznie. Okej, wyłącz to ustawienie. Tą ustawkę. Dobra, stąd dojdziesz tu i tutaj widziałem. Byłoby dobrze. Dobra. Mamy to zrobione. Teraz stąd tylko wystarczy szybko podłączyć, zanim budynki zaczną nam się powoli usuwać te przemysłowe, bo one też lubią mieć prąd. Dziwnym trafem, ale lubią mieć prąd. Dobra, podciągnięte. Macie, możecie się budować. Ja wam tutaj dałem wszędzie, nie dałem wam wszędzie, ale daję wam wszędzie, możecie się budować. I to, co się wam może tutaj jeszcze spodobać, pomijając to wszystko, to będzie oczywiście jakiś tutaj parczuś. Jakiś ten właśnie Paradox Park. A ja nie muszę też się nim zbyt dużo kręcić, więc to będzie na razie dobry początek. I po środku, jakby ktoś się mógł spodziewać tak do odmiany, będzie droga właśnie ta nasza poprzeczna tutaj pociągnięta. Okej. Dojdziesz. Świetnie. I tutaj się z tym połączysz, dokładnie. No, tutaj masz teoretycznie dwa pasy do skręcenia w lewo i w prawo. Dobra, w sumie może być. W sumie nawet mi odpowiada. Tak, nawet. Dobra, no to tak, wy tutaj się budujcie. Miejmy nadzieję, że powoli zaczniecie tutaj działać. Pociągi widzę, że już z powrotem jeżdżą tą trasą. Jak jeździły wcześniej, to bardzo dobrze. To jest bardzo dobry znak. Sama widzę, że też tutaj jest. O, jedzie akurat, skręca. No zakręt niestety no, nie jest jakiś taki istnie romantyczny, ale działać będzie działać. Okej, okay, dobra. Tak, Swanegon, widzę, że tutaj już korzystają z tej naszej drogi. No niestety na razie nie mamy tutaj z drugiej strony dojazdu. Ale tak, będzie się trzeba jeszcze jakoś zająć. Tak. Tu jest nasz drugi przemysł, ale nie, jego teraz na razie nie będziemy odbywać. Chodzi, tym się zastanowię, czemu tu jest aż tak tragiczny wjazd. Aha. Dobra. Ja wiem, czemu to jest tak tragiczny, bo jest to źle skonstruowane. Ja tu zawsze mam z tym problem, ale w końcu trzeba się tym dobrze zająć. To tak, poczekaj, wyłącz. Dobra. Wszystko wyłączone, poza jedną owcą, którą już zostawmy. Jakieś minimum nie będzie. Dobra, no i tak.
tutaj będzie zjazdu. Tutaj po prostu będziecie dojeżdżać. No ale to mniejsza z tym akurat. I teraz tak, to wyburzamy tutaj. Tu będziecie mieli dwa pasy zjazdu. Dokładnie. Tu będzie zjazd podwójny w dół. Masz tu zrobić podwójny zjazd, tak? I stąd będzie już rozjazd. Jeden będzie jechać właśnie tam, gdzie to przed chwilą budowaliśmy. Jak mi się uda tam zrobić ten zakręt. A to nie jest takie pewne, ponieważ tutaj jest od grona zakrętów i tego wszystkiego, co jest pod ziemią, się niestety tutaj dzieje. No, tak akurat ta dzielnica już jest. Dobra. To mi się udało zrobić. I drugi wyjazd będzie z kolei tutaj. Tak, bo czemu byli? Tutaj, z czego to ulepszymy, poczekaj. O, dokładnie, do autostrady. Tak samo to możemy ulepszyć, to możemy ulepszyć, to możemy ulepszyć. Tego niekoniecznie. Tego też nie możemy zbytnio ulepszyć. Ale dobra, tak jak jest teraz, to już jest naprawdę całkiem nieźle. Będziecie mogli tutaj po prostu trochę przyspieszyć, co jest akurat właśnie rzeczą, która nam się na pewno przyda. I tu będziecie mieli właśnie ten zjazd z autostrady. A to już sądzę, że po prostu jest dla was bajka. Nie będziecie musieli tutaj jechać górą, tylko tu dolema. Jeszcze tam światła były. Jak śmiecie. No dobra, to akurat światła tutaj to był strategiczny pomysł. No ale powiedzmy, że sobie szczerze, że teraz w teorii, czy nie wiem zbytnio dokąd te wszystkie pojazdy jadą, tak? One tutaj się chyba jakoś po prostu rozjeżdżają. A, bo to jest z tego dworca jadą. No dobra, no ale to już tam, pomijmy to. Dobra, jak tam wy tu się budujecie? No powoli, powoli. Na pewno widzę, że ładnie korzystacie z tego połączenia. Teraz tak, jak będzie tutaj z komunikacją? No z komunikacją to tak, autobusów nam tu zbytnio nie chciałem podłączać. Co prawda mamy ten nasz nowy hub. I jak widzicie, parę autobusów podciągnąłem poza odcinkiem, tak? Bo w trakcie odcinka to możecie pamiętać, że ja tutaj nic nie postawiłem. Swoją drogą, a propos. Ja tu miałem postawić te inne budynki, a tutaj jak widzę, tak cały czas nie ma. Miała być hala ta, miała być ta inna hala. I miał być jeszcze jakiś ten jeden budynek, pamiętam. Pamiętam, jakiś monument tutaj chcieliśmy wstawić. Czekaj. Nie wiem, czy to byłoby to. Budynek już istnieje, no to nie mogło być to. To. Tak, to był ten budynek. O, co tam tutaj więc? O Boże, zapisywanie wideo. No ma, zapiszę się i go tutaj wstawiamy, bo to jest ten nasz budynek. Czekaj, jak on się nazywał? Centrum Nanotechnologii. On tu będzie idealnie po prostu pasować do tej całej naszej tej dzielnicy, więc dlatego on tutaj po prostu będzie mieć teraz swój nowy tak zwany dom. Dobra, tak, to zrobione. A tutaj miały być te siłownie i ten cały inna część. Więc no tak, będzie tutaj to. A na resztę potrzeba trochę więcej forsy, więc na razie na nią będziemy po prostu czekać. Ale tutaj z kolei już powoli będzie można wyrównywać ten teren trochę bardziej niż to było przed chwilą jeszcze. Tutaj, tu z tyłu. Dobra, ale tak, puśćmy ten autobus, bo to jest, to może być, to może im się przydać, tak? Jak będą mieli tu jakiś autobusik, który będzie faktycznie podjeżdżać tutaj do nich, do tych monumentów i tak dalej. Bo domyślam się, że oni też będą chcieli tutaj jakoś inny sposób dojechać niż tak jak to jest teraz. No, tutaj i z powrotem. Nie, to nie będzie długa linia. Tutaj po tych dzielnicach Bambaj kiedyś puścimy jeszcze i autobus, więc na razie nie. I tak, kolej jednoszynowa. To jest coś, mamy jeszcze metro. I metro. Metro stąd, co jak co, będzie tutaj wykręcać, bo chwilę możemy się tym w sumie zająć. I ona będzie tutaj dojeżdżać. Natomiast tutaj jednak co jak co, ale myślę, że najlepsze byłaby pociągi. Tak. Pociągi mają tutaj bardzo dobry dojazd. No a pociąg to jednak pociąg, tak? Nie ma szybszej komunikacji. Bo ciągnięcie tutaj kolej linowa akurat, to też jest dosyć ciekawy pomysł. Poczekaj, kolej linową możemy podłączyć póki co. To nie? Na oczekiwaniu, bo to jest akurat dosyć dobry pomysł, teraz mi przyszedł do głowy. Jakiekolwiek połączenie mieli, to będą mieli na razie kolej linową. Poczekaj, zróbmy sobie na razie takie
Będziesz tutaj iść teraz na sam przód. Wyłącz to ustawienie, dobra, świetnie. Teraz tak, czy tu dałoby się zrobić jakiś słup? No ja sądzę, że tak, ale dobra. Nie, to nie. Stąd może być. Jeżeli nie będzie żadnego słupu pośrodka. Dobra, i tutaj trzeba byłoby zrobić po prostu stację końcową. O, o, było, było, było. Albo tutaj zamiast tego. Dobra, już zróbmy zamiast tej ścieżki, no to wygląda. Powiedzmy sobie, czasami no niestety ścieżki muszą ulec destrukcji na rzecz wyższego dobra, tak? Powiedzmy to po prostu wyższego dobra. Dobra, dobra, stąd jedziesz, gdzie to było? O, dobra, dotąd. Nie, no, nie, 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 nie. Słupa po środku, to ja tutaj nie chcę. To jest będzie rzadkie, w żadnym wypadku. Będę szczery z wami. W żadnym wypadku tutaj nie chcę słupa. No ta ścieżka to troszeczkę. Taka trochę do odstrzału tutaj. No ma na. Odstrzelimy tę ścieżkę, jeżeli tutaj to wejdzie. Wejdzie. Wejdzie, no to niestety ścieżka papa. Akurat ścieżkę możemy szybko naprawić, więc to też nie jest jakiś też bardzo duży problem. O, dokładnie. No, ale macie jakiekolwiek połączenie już komunikacyjne, to się wam na pewno przyda. Właśnie, zaczynacie powoli na temat rodzić. Promy. Promy też byłyby dobre, ale tutaj jest kiepsko z drogą, więc na razie tym nie będziemy się myśleć. Sterowce. Sterowców nie ma ogólnie tutaj w ogóle w tych dzielnicach, więc to nie. Słuchaj, mieliśmy 170 tysięcy, nie wiem czy pamiętacie, bo jest paru odcinków ostatnio, a teraz my widzimy co mamy. No a to tak, pociągi. Cały czas mam dylemat, czy tu puścić kolej jednoszynową, czy pociąg. Bo jednak teoretycznie zostawiłem to miejsce. Dobra, zróbmy tak jak mi tutaj przeczucie mówi. Zróbmy jedno i drugie po prostu. Bo co ja tutaj będę się męczyć nad wyborem, jak mogę zrobić w sumie to i to. Dobra, no i teraz tak, aby to zrobić jednak to i to. To my tu sobie zrobimy drogę ekstra. Aha, poczekaj, tak, to jest, dobra, tutaj sobie już zróbmy od tej drogi. Włącz, włącz to, dobra. Play, 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 spokojnie. Okej, okay, play i replay. I tutaj jest jakaś górka, dobra. Tego niekoniecznie pamiętam, że są jakieś te górki. A, no tak, przecież tutaj, tutaj nie wszędzie wyrównałem ten teren tak idealnie. A, pamiętam, tu trzeba byłoby długo posiedzieć nad tym, z tym narzędzie, aby to tak zacnie wyglądało, a ja zbyt nie miałem tego czasu ostatnio. Dobra. Poczekaj, stąd, dotąd i tutaj. Nie, dobra, nie, nie, musimy zrobić jednak trochę więcej miejsca. Jednak aż tak mało, to trochę przymało. Dobra, no i tu będziesz po prostu mieć zjazd. I do tego miejsca podłączymy sobie pociągi. W skrócie stacja będzie tu postawiona. O, dobra. Wszyscy się tutaj byli zachwyceni tym. Dobra, i teraz tak. Pociągi tutaj. No będzie tutaj musiało to zjechać jednak w dół, tak? Bo nie będę tutaj już jakoś wymyślać, nie wiadomo od czego. I będą pociągi zewnętrzne, bo raczej nie sądzę, że był to jakiś duży ruch na pociągi zewnętrzne, czy w ogóle cokolwiek tego typu, ale jakby coś, to proszę bardzo, macie. Mały handel będzie tutaj wokół tego, bo sądzę, że mały to nie powinien być aż taki zły i tutaj jakiś też handel, proszę bardzo. Żebyście mieli tutaj jakieś połączenie czy coś. I jeszcze jedną rzecz tutaj trzeba zrobić przy tej stacji. Oczywiście mówię o zejściu w dół. Poczekaj. Tu? Nie, no, tak, aż tak dobrze nie ma. Dobra. Nie, też jest źle. To może od tej strony. Zróbmy tutaj. I tu w dół. Dobra. Bo musimy zrobić jakieś dojście, aby ci ludzie faktycznie mieli jak tu dotrzeć. Z tego dworca. Dobra, tu jest tak, tu jest tak, świetnie. Tu jest tak. I tutaj się to łączy. Macie dojście, możecie z tego korzystać. Puśćmy wam linię teraz, proszę bardzo. Linia będzie tam sobie jechać, jak tam będzie sobie jechać. To już mnie akurat mniej interesuje. Ważne, żeby to dojeżdżało tutaj z powrotem. Dobra, tutaj widzę, że jest parę linii. Też widzę, że jest parę linii. Czekaj, swoją nogą, co ty tutaj dojeżdżasz? Tym. A to może w prostu sobie dojedziesz
punktu. Najlepiej byłoby to puścić ten pociąg tutaj, no nie będę ukrywać, tak? Na główny dworzec, bo z głównego to zawsze lepiej korzysta się. A, widziałem pociąg właśnie. Dobra, puśćmy tutaj. Tutaj. Tu będziesz dojeżdżać póki co. Później najwyżej to się zmieni, tak? No, to zrobione. Tramwaje, autobusy i ten cała szarańcza na razie tego nie ma jeszcze. A, no i tutaj jest jeszcze ten nasza kolej linowa. Ją też sobie pociągniemy do tego całego systemu podziemnego komunikacji. Do naszych tych ścieżek. Tak jest, stąd zróbmy sobie po prostu zakręt. Okej. I tak, stąd będzie jeden iść po prostu doskonale tutaj. A drugi będzie się tutaj po prostu gdzieś łączyć po środku. Dobra, naprawdę jest całkiem to zacznie wyglądać powoli. Nie ma ścieżek, są autostrady, więc jest od razu przyspieszenie na tej całej komunikacji. Wyjazd, no jest tak wyjazd, no niestety nie jest idealny. Ale ma jakby coś macie tutaj już jako taki już dojazd macie. I tak, tutaj to jest jeszcze jedna rzecz, musimy to zmniejszyć. By się przydało tą autostradę z 4 pasów na mniej, ale sądzę, że to nie jest aż tak bardzo ważne, więc da, w sumie już zostawmy tutaj te 4. Proszę bardzo, macie 4. Tylko my je wam tutaj po prostu wyciszymy do tego przemysłu, bo jednak przemysł co jak co nawet przemysł tymi czasami ciszy. Tak, i tutaj ta ścieżka rowerowa była, ale nie będziemy się zajmować kiedy indziej, nie dzisiaj. Żeby nie było. Ja wiem, że ona tutaj jest, ale nie dzisiaj, dzisiaj sobie tylko dokończę dotąd, żeby się to świeciło. Dobra, jak tam jesteśmy czasem 20 minut odcinka mojego, co znaczy, że dla was jest już to naprawdę enta godzina apokalipsy, jak dla mnie. Według świętego Ignacego. Dobra, tak, tutaj jacyś parę ludzi jest, to jest dobre. Czy ktokolwiek z tego korzysta? Okej, widziałem coś tam. Dobra. Tak, tutaj to bardzo ładnie wygląda swoją nogą. Tutaj nie wiem, raczej wątpię, żeby ktokolwiek korzystał z tych ścieżek, ale to naprawdę zacnie wygląda. Tak samo jak ta ścieżka do nikąd. Dobrze, puścimy jeszcze tak, jeszcze dwie rzeczy zrobimy. Krótkie dwie rzeczy. A mianowicie, linia metra stąd do centrum tutaj tego biurowego. Bo to się... Powiem krótko. To się po prostu jest im tutaj potrzebne. A jak tego nie ma, to nie jest najlepiej. Lepiej, żeby coś było, jak żeby tego nie było. No a dotąd. Tutaj nie dojedziesz, bo jest za wysoki do góry. Okej. To poczekaj. To wybórz. Stąd. Tu do góry. Dobra, to jest max. Tutaj też nie możesz do góry. Dobra. Nawet tak nie możesz? Ja nie mogę. Okej, to może inaczej. Jeszcze możemy zrobić w ten sposób. Albo na ten sposób. Okej. Wybórz to. I wybórz to. Bo jakoś stąd trzeba zrobić ten wyjazd. Jak buduję od tej strony, to nie ma problemu. To jest dopiero. Dobra. Ta czerwona linia stronnego jeździ tylko tędy? Okej. Tylko jeździ na terenie tego dworca. Dobra, to tam czerwoną jeszcze przeciągniemy sobie tutaj. Co ci nie pasuje? Aha. Dlatego tak pięknie się wbudowało. Bo to nie było podłączone. No, teraz to będzie wszystko prościej. To tłumaczy, czemu to tak pięknie wyszło. O, było. Widziałem. Czekaj, było, bo widziałem, że się świeciło. O, dokładnie o tym mówiłem w momencie. Stąd sobie tutaj skręcisz, tu dojedziesz do tego. I teraz przeciągnij tę naszą linię, bo chcę skończyć jeszcze z jedną koleją jednoszynową. W ogóle to jeszcze chciałem po prostu skończyć. No ma, podciągnięte, wszyscy są przeszczęśliwi, I tak, samego widziałem, że tu bardzo dużo ludzi korzysta z naszych, z tak, do tego parku, to nie wiem, czy dużo ludzi idzie. No, tak jest tam parę osób. Na pewno z naszych ścieżek dużo osób korzysta. Akurat to jest dobra wiadomość. Czy ktoś korzysta z
tego tutaj, o, Nemas tego tak. Korzystają. No, zdało to nic dziwnego. Im tutaj się bardzo chyba po prostu spodobał ten przejazd. Tak, ten tutaj co jest. Tu na razie są korki, jakby coś, ale już ten węzeł mam w budowie. Co nie? Żeby nie było. O, mam już go w budowie, tam kiedyś go zbudujemy, ale jest już w budowie. Tu już są już nawet budynki, które padły po prostu. Ciekawe. Ciekawe. Nie sądziłem, że aż tak szybko się nam uda dobić tego momentu nawet. Żeby już budynki upadały. No, puśćmy tutaj sobie jeszcze jedną skromną linię autobusową, która póki co będzie jechać sobie bardzo dziwnie. Ale później w przyszłości nabierze to trochę więcej sensu, jak będzie tego wszystkiego trochę więcej. Dobra, tutaj, ta, najdziesz sobie tutaj i tu po prostu będziesz mieć później szybki powrót. No, powiedzmy, że będzie taka tutaj sobie linia. Z tym, że stąd jeszcze pojedziesz sobie, nie wiem, tędy, mnie to już nie wchodzi. Aha, autostradą, no to możesz nawet jechać autostradą. Do tego dworca, aby tutaj to wszystko ze sobą łączyć z tymi dworcami i tak dalej. W jedną piękną całość. No, nie pamiętam, że tu odpuściłem linię. Dobra, na zegarku jest godzina X. Nie będę mówić jaką, żeby się nie przydarzać. I tak. Stawiamy sobie dworzec w kolei jednoszynowej. On będzie sobie postawiony tutaj. Może gdzie będzie jeszcze kolejny. Natomiast po drodze, gdzie jeszcze będzie jeden na pewno, to będzie tutaj. Tak, dokładnie, tu. On jest głośny, ja wiem, ludzie, ja też bym nie był z niego zachwycony, że go tutaj postawiłem. Jakbym tutaj na waszym miejscu mieszkał. No ale no, jakby to powiedzieć, niestety macie pecha, ja lubię takie budynki, więc on tutaj będzie. Dobra, no i tak, stąd sobie podłączymy całkiem prostą trasą. O, a nie, tu jest tunel. To nie będzie prosta trasa jednak. Zmieniam zdanie, to nie będzie proste. Jakbym do tego nie podszedł, to nie będzie proste. Zapadlisko, poczekajcie. Gdzie? Jakieś centrum miasta czy coś? Okej, dobra, póki co dobrze. Panie, tam to sobie możesz nawet co do nas zrobić. W takim wypadku. No, a wracając oczywiście do tego, bo to jest teraz tutaj najważniejsze. Oczywiście. O, dobra, da się jakoś tu podjechać. O, nawet tutaj tak prosto, świetnie. Dobra, no i stąd byłby idealny dojazd. Poczekaj, gdzie jest więcej pociągów podjeżdża do naszej kolei jednoszynowej? Tutaj mamy jedną linię, tu mamy jedną. Okej, dobra. A tu jest kupa. Dobra, no to do... To w sumie to na jedno wychodzi. Masz podłączyć się z tą jedną, którą właśnie wybrałem. I się z nią podłączy. Okej, dobra, nie chcesz się podłączyć po ludzku. No, trzeba będzie z tobą podyskutować na ten temat. No, przecież tego nie puszczę pod spodem, pod tym. To nie miałoby sensu, żeby dało się pod. No, dobra, czekaj. To trzeba będzie po prostu podnieść. No a teraz tak, to sobie budujmy normalnie. Jakbyśmy to tu bili tak normalnie. Czyli lecimy sobie stąd. Teraz tak, który to jest to? To jest chyba ten tor. Okej, okay, no powiedzmy, że to jest ten tor. Jaki żeż ty, kurde, Houston, masz problem. No, zrób po prostu tutaj krętą. I bądźmy zachwyceni. No a nie, masz jakiś problem. Wiesz co? Włączyła się w ogóle play, to też jest dobre. Czekaj. Nie, ja to zrobię na dzisiejszym odcinku. Ja to po prostu już dzisiaj chcę skończyć. A nie, że mi się to będzie przyciągać na kolejny i będzie tak jak bulwarem na w Industries. Jak ktoś ogląda, to wie o coś. Zbudujemy w kolejnym odcinku albo autobusy. Autobusy w Industries były jeszcze lepsze. Chociaż już się skończyło, a to się nie skończyło, ale tak czy się było naprawdę co tydzień. Dobra, teraz tak. Pytanie z punktów. Okej, okay, dobra. Myślałem, że za Chiny Ludowe to nie przejdzie tędy, ale widzę, że się myliłem. Widzę, że się rzeczywiście trochę myliłem. Co jest bardzo dobrą wiadomością, ponieważ tędy jak to nie. Jak tędy sobie puścimy naszą nitkę,
To będzie całkiem naprawdę zacnie to podciągnięte ze sobą. Dobra, stąd sobie tutaj podciągniemy. Teraz tak, stąd musimy zrobić jakiś zakręcik. Oj, taki byłby naprawdę bardzo fajny, ale jestem dobry dla moich mieszkańców i nie będę im robić aż takiej tragedii w mieście. Więc po prostu wystarczy mi już nawet coś takiego. I teraz tak, stąd już tutaj trzeba będzie trochę więcej pokombinować. Ponieważ raz, tutaj jest drut, pod którym przejedziemy, dobra. Dobra, realia wciskana jest tu przede wszystkim. A po drugie, tutaj trzeba będzie zrobić zakręt w powietrzu. I mam tutaj jeszcze więcej miejsca. Okej, nie mam więcej miejsca, świetnie. O ty... Czyli co ja ci mówiłem o przenoszeniu mnie? Niestety nie da się tego wyłączyć w ustawieniach. To jest bardzo irytujące. Dawa zapadlisko, tam parę drzewek. Stay out of harm's way and contact authorities with any information. Any information? Tak, jasne. Any information wam udzielę, proszę. Dobra. Czekaj. Tutaj sobie zakręcisz. To wybórz. I to z tym się tu podciągnie. Nie, no, nie mów mi teraz, tylko że tutaj nie będziesz... O, było, było. Dobra. Proszę bardzo. No a tutaj to nie jest już takie najlepsze podłączenie. Ale no tutaj to już tego nie podłączę, tutaj po prostu lepiej, dobra. Tak, to jest podłączone. Teraz tylko trzeba podłączyć to z tym i będzie git. No tak, tutaj będzie prosta trasa, ponieważ... Teraz patrzę, to nie będzie taka prosta trasa. Musi to pojechać trochę do góry. I musi skręcić. No to nie, na razie będziesz jechać tak jakby niby nic. Czy tutaj się udałoby się zrobić słup? Dałoby się. O, zacnę. Czekaj, czy to byłoby trochę wyżej? Nie, to musimy być jeszcze trochę wyżej. No poczekaj, tutaj zróbmy rzeczywiście ten słupek. Będzie już trochę w powietrze, w kosmos, wywindowany. Później tutaj. Może tu jest jeszcze kolej linowa. Czy ty se ze mnie kpisz, gra? Powiem wprost, czy ty se ze mnie kpisz, gra? Tu jeszcze zrobię... No tak, wszystko odbudowałem. Ale dobra, za chwilę. Za chwilę odbudujemy to. Stąd tu. Stąd ty się tutaj łączysz. Kończymy odcinek, kończymy. Naprawdę kończymy. Zrób tutaj dla mnie ten słup. Dobra, proszę bardzo. Tutaj się łączysz. To zrobione i puszczamy linię i jesteśmy zachwyceni tym, że nam się udało to zrobić w tak świetnym czasie. Oczywiście, że żartuję teraz, ale przynajmniej tyle. Dobra, tu zupę zejście w dół, musimy mieć podłączenie z tą ścieżką. Tak? Tu się zbyt dużo dzieje pod ziemią, żeby nie było tej ścieżki. Nie wiem, to, że ta ścieżka tutaj się zrobiła jakby, nie wiem... Nie wiem, gdzieś na Marsa leciała, czy co? Zrób to jeszcze raz. Teraz był. No, od razu lepiej. Dobra, puśćmy linię i kończymy odcinek, bo już chwilę trwa. Jedziesz tutaj, o, ci będą zachwyceni, bo tutaj będą mieli komunikację jakąś kolejną. I jedziesz sobie stąd, tu, później z powrotem jedziesz tędy. Dokładnie. Oni tutaj i tak dosyć dużo komunikacji dzisiaj dostali, więc na pewno są bardzo zadowoleni. Dobra, ile osób z tego korzysta? Z tej strony niezbyt dużo. Ktoś korzysta z naszych ścieżek. Tak, chyba z autobusów polubiliście korzystać. Z autostrady widzę, że naprawdę kupa ludzi korzysta. Bardzo dużo tam zawraca, no bo w sumie teraz nie ma zbytnio jak inaczej. Ze ścieżek pod ziemią widzę, że korzystają. Tu do dworca dużo osób idzie. Jak tam korzystacie z tej linii autobusów? Na razie niezbyt dużo, ale się rozjeżdżają, więc damy im jeszcze chwilę. No co tu dużo mówić? Dziś się zajęliśmy całkowicie tą serią. Tu ten pociąg trochę zwolnia ruch. Ale dobra, to jest akurat jeden pociąg, to nie jest aż tak źle. Nama, wyjechał za granicę, więc nie mogę już sprawdzić jego właściwości. No cóż. O, jedzie. Nama, w drugą stronę ma 7 osób. Dobra, nie jest aż tak źle. Powiem tak. 7 i 1. Pewnie gdybyśmy przestawili go na główny dworzec, to byłby lepiej działał. No na pewno raczej, ale...
Ale dobra, już niech będzie tak jak jest, żeby nie, tutaj nie kręcić zbyt dużo. Rakieta będzie przygotowana do wystrzelenia w kolejnym odcinku, więc naprawdę całkiem nieźle. Jak tam nasza linia metra, która jest tutaj? O, dokładnie, jest jako pierwsza od razu. Nie jest aż tak gwałtownie jak myślałem, chociaż 72 osoby to całkiem ładny wynik. Tak mi się wydaje. Tutaj dekolki tramwajowe, tym będziemy się zajmować w kolejnym odcinku. Ile osób korzysta z tego dworca na przykład dzisiejszego odcinka? 2000? Nie, chodziło mi o dworzec, ty pokaż mi. Z tego pół, a z tego korzysta 8. Nieźle. Przebicie? Niezłe. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostać po górę. Jeżeli jesteście tam, możecie kliknąć w subskrypcję i ten dziwny dzwonek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!